Cześć kochani, Marek z tej strony z bezpan.pl. Chciałem wam powiedzieć najnowszą informację, najnowszego newsa, o których jeszcze może nie każdy wie. Palmy zrzucają liście na zimę. Tak jak te tutaj rośliny, co tutaj mam. Nie wiem, co to są za rośliny, może ktoś wie. Jakieś takie drzewa mi tu rosną, nie wiem co to jest. To one zrzucają liście, a dzisiaj się dowiedziałem od pewnego klienta, który chyba nie będzie moim klientem, że palmy zrzucają liście na zimę, na jesień. U jego sąsiada tak jest, że palmy zrzucają liście na jesień. Także to jest zupełnie normalna sytuacja. Powiedzcie mi, w dobie internetu, wszelkiej maści informacji, czemu ludzie ciągle są głupi? To jest dobre pytanie, nie? Ale nie wiadomo, jak to ugryźć. Jaka jest na to dobra odpowiedź? Ja nie znam na to odpowiedzi. Ja wiem, że w dobie nadmiaru informacji, taka doba teraz jest, to też jest mega szkodliwe. Nadmiar informacji mega, mega szkodzi. Dzwonią do mnie często klienci albo piszą, niech pan w końcu powie, jaka jest prawda. Bo jedni piszą, żeby robić to, drudzy, żeby robić to, trzeci, żeby robić tamto, jedni drugim zaprzeczają. Jaka jest prawda? Panie, jaka jest prawda? Ja mówię, człowieku, nie słuchaj herezji palmowych, tylko przychodź do mnie, a ja cię zewangelizuję w tym temacie. Tak właśnie do nich mówię. Mówię, po co słuchasz 7 czy 10 gości, jakichś youtuberków, przyjdź do mnie, a ja cię pokrzepię. Ja powiem ci, jaka jest prawda. Ludzie są zagubieni odnośnie spadających liści z palmy. Zadzwonił klient, nie będzie to raczej klient, w każdym razie zadzwonił, bo chciał zarezerwować palmy na zimę. Odebrała moja żona i ona z nim rozmawiała, ona mi przekazała te informacje o tych spadających liściach. Facet powiedział, że chce zarezerwować palmy, trochę Carpus Fortunei, znaczy on nie mówi, że trochę Carpus Fortunei, no takie te z tym korzeniem i takie czepiate na górze. Także jakby ktoś nie wiedział, to o, odtąd dotąd, to jest korzeń, a to jest takie czepiate na górze. No i też on powiedział właśnie, żona mówi, dobra, da się zarezerwować, to tyle kosztuje. On mówi, dobra, tam kasa, nie ma znaczenia. No i... żona się go pyta tak, a wie pan, jak trzeba zabezpieczyć czy coś? Jak zabezpieczyć? Nie trzeba zabezpieczyć. Przecież u mojego sąsiada on nie zabezpiecza w ogóle. Ona mówi, a jak nie zabezpiecza? I co? I jak wyglądają po tej zimie? No normalnie, no. Liście spadły. Znaczy uschły, trzeba było obciąć. Ale sprzedawca powiedział, że one urosną. Ale jest listopad. Urosły? No nie, no ale to nie muszą w pierwszym sezonie przecież urosnąć. Także no wiadomo. Liście się zrzucają. Nie zabezpieczamy. No i urosną. No wiadomo, że urosną. Żona moja to i tak jest mega grzeczna, bo ja bym mu od razu powiedział, żeby przerobił sobie ten pień na drapak dla kota. No bo co innego można z tym zrobić? No ale powiedział, no wciskacie, że tutaj trzeba coś kupować. A przecież nic nie trzeba kupować, bo normalnie palmy na zimę zrzucają liście i później te liście odrastają w którymś tam sezonie. Także to jest zupełnie normalne. Nie zrozumiem tego nigdy. Dlaczego ludzie tak mówią, skąd się biorą u nich takie głupoty, dlaczego to tak działa, naprawdę nie wiem, ale wiem jedno, strzeżcie się, mega się strzeżcie pseudosprzedawców, którzy mówią, że niczym nie trzeba okrywać palm, naprawdę tacy są. Jesteś pani z jednej firmy, która mówi, Halinko, może oczywiście cykas rewoluta stać cały rok na tarasie, nic mu nie będzie. Takie też są. Ale już tacy hardkorowi sprzedawcy, którzy już mówią, że trzeba zabezpieczyć, to mówią, że wystarczy dać agrowłókninę. I po temacie. Strzeż się pseudosprzedawców, błagam cię. Naprawdę. Już lepiej idź do Leroya i se kup, jak już masz blisko, albo nie czerp wiedzy od tych baranów. Nie czerp od nich wiedzy. No bo będą ci liście spadać z palm.
na zimę. Tak to wygląda. Trzymajcie się. Cześć.